Standardy na miarę europejską z rozmachem wdarły się na ulicę Świętojańską 6 w Nysie do domu pomocy społecznej. Dom ten przeznaczony jest dla kobiet przewlekle chorych psychicznie, a teraz dzięki niezłomności i wierze dyrektor siostry Danieli Dybek placówka odżyła na nowo. Zarejestrowany na 63 mieszkańców, posiada 33 pokoje z węzłem sanitarnym, przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz inne pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania zgodnie z określonymi rozporządzeniami. Każdy pokój posiada antenę telewizyjną, wyposażony jest także w system alarmowy. Wyremontowano także m.in. dwie windy, kotłownię i poddasze. Zrujnowany jeszcze niedawno plac przeistoczył się w piękny ogród. Dnia 25 września placówka odżyła na nowo, zakończył się bowiem jej remont. Początki nie zapowiadały się obiecująco. W październiku 2006 roku, kiedy do domu pomocy przybyła siostra Daniela, późniejsza inicjatorka remontu, budynek nie rokował na możliwość osiągnięcia standaryzacji. Niska, drobnej budowy, dyrektorka domu przyjęła na swoje wątłe barki nie lada odpowiedzialność. Żeby ten dom nie przestał być miejscem pobytu, mieszkania dla tych kobiet i miejscem pracy dla pracowników domu, po prostu trzeba było podjąć niezbędne działania i kroki, aby te środki pozyskać. I tak systematycznie poprzez poszczególne lata te remonty były realizowane. Zadanie było o tyle trudne, że budynek musiał zostać dopasowany do szczególnych wymogów jego mieszkańców. Jest to specyficzny dom, gdzie właśnie przebywają 63 kobiety przewlekle psychicznie chore. Do tego dochodzi jeszcze niepełnosprawność, czasami fizyczna. Do tego dochodzą jeszcze choroby somatyczne. Zaczęło się od maili, poszukiwań darczyńców wśród osób prywatnych oraz firm. Jeździliśmy prawie pół Polski, żeśmy zjechali, żeby te środki znaleźć. W końcu udano się do instytucji. Z pomocą przyszedł budżet państwa, a także dofinansowanie z jednego z projektów europejskich. To spotkanie z takim dniem dziękczynienia tym wszystkim instytucjom, osobom, które się przyczyniły do sukcesu tego domu. Nie poprzestano na minimum. Plany przemyślano i opracowano tak, by w przyszłości inne prawo czy rozporządzenie nie zakłóciło spokoju odnowionego domu pomocy. Myśmy chcieli troszeczkę zrobić jak gdyby więcej krok do przodu, żeby ten dom po prostu mógł mieć taką bezpieczną perspektywę funkcjonowania, żeby nas potem jeszcze kolejne wymogi nie zaskoczyły. Siostra, choć skromnie wyraża się o swojej działalności, to jednak właśnie dzięki niej budynek pozostanie tym, co jest dla każdego człowieka podstawą funkcjonowania i poczucia bezpieczeństwa, domem. Domem i to takim, który będzie służył wzorowo. Doceniły ją także nasze władze, a nawet sam marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta. Piękny to jest ośrodek, jak piękny dom pomocy społecznej powstał, ale to powstał głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu tutaj sióstr zakonnych, siostry przełożonej, która tutaj wykazywała niesamowitą determinację. Chciałem zwrócić uwagę na zespół, który siostra tutaj zbudowała. Wiemy dobrze, że bez tego zespołu nie byłoby dla nas, dla marszałka, dla mnie bycie w tym zespole to wielki zaszczyt. Życzliwa współpraca całego zespołu ludzi. To Urząd Marszałkowski, to Urząd Wojewódzki, powiat, gmina. Ale proszę Państwa, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie bardzo mocne zaangażowanie, wytrwałość dyrektorki. Dziękuję za to, że siostra tak bardzo dba o to, żeby godnie mogli tutaj mieszkać mieszkańcy i tego mieszkańcom życzę.